Jak wiecie, kiedyś byłem mega niesamowitym trickshotterem. Nie no, tak serio to nigdy nie byłem. Ale marzeniem każdego Skybasera jest zabijać wszystkich z noscope'a, właśnie ze Skybase'a. No i dzisiaj u tego pana znalazłem mega fajną mapkę i na tej mapce w 10 poziomach zmierzę się z panem Kepciem o to, kto jest najlepszym trickshotterem w Polsce. Na stole leży 1000 złotych. Jeżeli ja walnę trickshota szybciej niż Kepciu, to Kepciu dostaje nic. Natomiast jeżeli Kepciu przejdzie poziom szybciej niż ja, to dostaje 100. Tak dużo kasy jednak jest nie bez przyczyny. Dzisiaj, kiedy to oglądacie, na kanale Twitch Jacoba odbędzie się charytatywny stream, na którym będziemy zbierać pieniądze dla naszych wschodnich sąsiadów. Między innymi ja tam będę, Kepciu tam będzie, będziemy oglądali FNCS-y. No i dzisiaj tyle kaski, ile Kepciu zarobi w tym odcinku, to ja mu tego nie dam, tylko wpłacimy właśnie na charytatywny cel na tym streamku. Umówmy się tak, 10 tysięcy łapek pod tym odcinkiem i zapraszam kolejnego youtubera do takiej serii. Dajcie koniecznie znać kogo w komentarzu. No i jeszcze polecam wpisać kodzik money w sklepie Fortnite, to więcej będzie takich fajnych challenge o kaskę. A ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Bebzonski, witamy, witamy, dzień dobry. Dzisiaj jest najważniejszy dzień w twoim życiu. Nigdy nie wygrałeś takich pieniędzy, jak dzisiaj masz szansę wygrać. Ja oczywiście będę trollował jak najbardziej. Ty wiesz, już zasady znasz. To co, startujemy z pierwszym strzałem? Startujemy, chciałbym ci życzyć powodzenia. Ja tobie również pamiętaj, że jak ja pierwszy ukończę pierwszy poziom, to ja wygrywam. A gdzie mam skoczyć? No tam do rifta. No jestem i co? Dobra, to po kolei, ty pierwszy możesz spróbować. Musisz się przeslajdować przez window. Lecę. No nie trafiłeś. Nie, nie, dobra, jeszcze raz, bo nie wiem, co się dzieje. No dobra, posuń się, bo ja nie no mogę. No nie, bo ja teraz, moja kolej. Nie, moja, jeszcze raz ja, bo to był testowy. Nie, amatorka. No, ja trafiłem. Ja pierwszy, co jestem? Nie tak. Dobra, dam ci jeszcze jedną próbę, żebyś zrozumiał, o co chodzi. Tak, musisz przez to okno przelecieć. No ale nie trafiłeś. No. Trafiłem! No nie, no moje zdanie, ale... trafiłeś, że tak środek. Dobra, pa, 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 pa. A jak to się robi? No, nie, no trafić jeszcze trzeba. Ale co, leci, leci, Bebzon. Nie, no nawet blisko nie byłem. Ustaliliśmy już 10 minut na poziom, no i po prostu gramy, dopóki któryś z nas nie trafi. W te 10 minut, ale byłem bliziutko. Nie, dobra. Byłem pewien, że ty wygrasz tak mocno ze mną, a ja widzę, że ty trochę jesteś słaby w to. Ja teraz miałem być. A nie, ona to też nie. No Deklu, nie wymyty, ty. No jakby co, to i punkt jego się nie liczy. Dobra, leci Bebzon, leci Bebzon, leci Bebzon, leci Bebzon. Ej, bo nie wybił on jeszcze raz. Zaraz dostał to coś. Dobra, Bebzon, zapraszamy na drugi poziom, niestety. Pierwszy niezaliczony, 100 zostaje w moich rękach. No dobra, ale teraz zróbmy chwilę przerwy. W ostatnim czasie niestety wielu z was miało sytuacje, w których grało sobie spokojnie w komputer, a tu nagle podczas ostatniego 1 vs 1 wyłączają wam prąd. Ja już do tego jestem na tyle przyzwyczajony, że biorę świeczkę, biorę telefon i rozsiadam się wygodnie w krześle, grając zazwyczaj w Clasha. Nie no, z tą świeczką to mnie mocno poniosło, chciałem, żebyście mnie po prostu widzieli, tak? Całe to rozsiadanie i granie i chillowanie bez internetu i bez prądu w domu możliwe jest oczywiście dzięki temu, że sporo gigabajtów do wykorzystania mam w swoim pakiecie. No problem pojawia się faktycznie wtedy, kiedy tych gigabajtów zabraknie, ale i na to w RazPlay mamy szybkie rozwiązanie. Każdy z was, zatem i ty też, macie szansę odebrać nawet 200 GB internetu w Play na kartę. Krok pierwszy, kupujecie starter i doładowujecie konto w aplikacji Play24, no i pyk, 100 GB internetu dla was. Drugą możliwością jest włączenie w aplikacji Play24 jakiegokolwiek pakietu za minimum 35 zł, no i jest kolejne 100 GB internetu dla was w prezencie. Prościej chyba być nie mogło, ja oczywiście was zapraszam na stronę Play po wszystkie informacje. Co ważne, obecni klienci również mogą skorzystać z promocji, więc o was nikt nie zapomniał, nie bójcie się. A my, moi drodzy, kończymy przerwę i wracamy do gierek. O co tu kurde, się robi? Do kosza trzeba. Co tam o? Dobra, to widzimy się za 2 godziny chyba. Ty, trzeba jakąś stówkę znaleźć tego. Mam! Co tu się robi? Co jest ty? Rocket Ride'a musimy. Ja robię pierwszy, ja robię pierwszy. Ja robię pierwszy. I co? O Jezu, jakbym to trafił! A byłem giga blisko! Lecę, lecę, lecę! Dostałem, let's go! Naprawdę? Let's go! A daj mi raz spróbować chociaż! No to spróbuj, Bambiku! O! O! O!
dobra, to nie wydaje się jakieś ultra trudne. Na pewno już to zrobił, jakby mi się nie chciało, ale mi się nie chce, tak? Więc gratuluję stówki. Okej, dobra, leci Bebzon. Co jest ty? Aha, nie mam zbindowane znowu. Trzeba wlecieć do lifta, jakby chciałem. Dostał! Zrobiłeś? Tak, ale trochę oszukałem. Lecisz! O, widzisz dobrze. Faktycznie, bo tutaj dobra, na górze. Celowi na rift mnie. Ja pierdzielę! To trzeba zrespić jeszcze raz tą armatę. Co ty robisz? Bo ona się zrespi jeszcze raz. Chyba. Ja nie wiem, widzę, co mam o nim myśleć. Jest! Zrobiłeś to z rifta? No dobra, gratuluję, Jezus, ale ulga z serca. 10 minut i musisz, czekaj, tu jest. Ten level jest przebrany ogólnie. Musisz jumpnąć tam, odbić się i bandażem gdzieś strzelić. No leci Bebzon. Trafiłem! Trafiłem, mam! Complete! Co? Za pierwszym razem? Tak, za pierwszy, to jest Bebzon. Sprawdźmy, to jest szósty. O, co jest, ty, kład mi wybił, ty. Musimy stać tutaj. I kład musi nas wybić, a my musimy się sturnarolować i noscope'ować. Okej, czaję. Jest, to szóstka. Tak. Było blisko. Ej, to nie wydaje się mega trudne nawet. Aha, dobra, możemy zrobić taką kombinację, ty, z rewolwerem. O, ale chyba bez tego rewolwera trzeba. Mam! Ale ty będziesz jedną próbę więcej, jak coś. No co za różnica, kto szybciej, ten lepiej. Ej, to nie, bo to oszukane trochę. No to masz jeszcze jedną próbę się dam. A liczyłeś, ile armaty były? Zrobię też! Przykro mi, nie liczy się. To jest trochę widzę oszustwo, według mnie tutaj powinien manek zaliczyć Bebzonowi. Tylko dlatego, że cele są szczytne, to ci zaliczam ten poziom. Z tego, co rozumiem, trzeba tam wlecieć. Trzeba, bo... Odbić się. Ty, ja miałem się zrespić, a się nie zrespiłem. Bo tam jest taka odbijaczka, może tam trzeba wlecieć też. Aha, faktycznie. Ty, bo ja powalony jestem teraz. Odwróć się chyba. Ty, no ja też nie trafiłem. To chyba tak nie działa, jak ma działać. Bo to trzeba na tą taką, co my nie wlatujemy. Nie wiem, czemu nas nie wlatuje na tą... O, mam! Gdzie? Siódemka! Tam... O, było blisko! Tyłem się odbijałem. No i nie trafiłem znowu. Ty! Mogłem strzelać, mimo że nie żyłem. Co, W? Mam! Jak to zrobiłeś? W trzymałem cały czas. No ale nie, jak się nie odbijesz od tego w locie, to już się nie odbijesz wcale. Zakończyłeś? Zakończyłem, ale wrócimy do tego poziomu. Nie martwcie się. Nie, przecież to nie da rady. Ej, wybiło mnie! Tak? Tak! Ja pierdzielę, tutaj trafiłem, nie wiem jak, stary, nie wiem co się wydarzyło. O, i teraz mi też zdarzyło. Od środka. Jest! Masz? Jest! Brawo! Zmienić miejsce, jak wyskoczysz, obrócić się i trafić w target. Ja pierdzę, co jest ty? Gdzie jest ten target? Nie wiem, za nami gdzieś pewnie. Ej, to jest mega łatwe! Ja tak? Pierdzę, auto zdetonowali! Zmień miejsce, obróć się. Gdzie jest ten cel? No nie, nie ma z tyłu tam. Jest. Trochę niżej. No to teraz łatwe się. Faktycznie się wydaje, ale nie podoba mi się, że ty jedziesz w takim razie. Trafiłem, ale nie, to trzeba w środek, no nie wiem, to trzeba w środek, stary. Dobra, moja próba, bo on już wie, o co chodzi, ja jeszcze nie wiem. A tam jest cel taki, tak. O nie, zasłania mi... Auto, no. Kabażnik. No, niby łatwe, ale trochę nie. Można mieć dwie próby nawet w locie. I trafiłem znowu, przecież to nie działa, ty. Aha, czaję to. Już, czaję chyba, bo odblokowałem kolejny tam na górze chyba. Trafiłem! A faktycznie to! Na górze się otwiera jakieś okienko. Aha. I tam jest jakiś typ! O nie, to jest ciężkie! No nie mówcie, że nie trafiłem tego. Dobra, ja to zrobię, ja wierzę w siebie. Ja to zrobię! Ja to zrobię! O kurde, jaki to mały target! Nie wiem, że trafiłeś. Nie, stary, to jest takie malutkie, to jest mega ciężkie. Miałem jakieś lagi, jak trafiam. No byłem tak blisko chyba! Ale jest ciężkie. Ty, jest otwarte. Yeah! Dobra, let's go! Co jest? Ty, no to teraz mnie zaskoczyłeś. Kapciu, bez broni tutaj trzeba zaskoczyć i też piłką gdzieś. To nie wiem gdzie. Da się w ogóle? Da się. O, co? Trafiłeś. Znaczy zbiłeś, ale nie trafiłeś chyba. Nie gadasz, to trzeba w ten cel trafić. I ja pierdzie, ten cel trzeba, ty też trafiłeś. Okej, byłeś blisko, ale to się laguje strasznie. Ty, gdzie mam tylko? Ty, to było blisko, no! Ja pierdolę! Ja, trafiłeś! Jest, complete!
Zaliczył, a to tyle? No nie, no to mi się nie podoba, no to na fart. Ale dobra, Kepcio miał jedną próbę więcej. Jak ja to zrobię, to nie zaliczałem mu. What a joke. Zaliczamy. To zaliczamy w takim razie. O, teraz trzeba skoczyć na to, wyłowić rybę, stary, jakieś hollywoodzkie rzeczy. A, tu jest... Aha. Wyłowiłem snajpę, ale nie trafiłem w ten. No, wzią... trzeba kliknąć jeszcze na snajperkę, najlepiej jakbyś miał autopodnoszenie. Miałem to. Mam snajpę? I w co teraz? Gdzie jest cel? Tam na dole? No miałem snajperkę, tylko nie wiem, gdzie jest cel. A tu jest, widzę. O kurde, to jest mega ciężkie z racji tego, że to jest heavy snajpa. Mam. Nie wziąłem jej jakimś cudem. Wziąłem. O kurde, to nie było na Ej, no to jest mega ciężkie, ale fajne, to mi się podoba. Aha, puszkę dostałem. Ja też. Mam snajpę. Ja pierdzielę, co jest? Ej, to było tak blisko. Nie wiem, jeśli ten poziom ktoś przejdzie, to naprawdę jest jakimś mistrzem życia. Dobra, pa. Kiedy trafiać? O kurde. Ej, to było blisko. Oj, Kepcio, tu chyba 10 minut nie wystarczy, bo już 8 wykorzystaliśmy, ci powiem. O. A tego nie czuję, to jest tak fajny trickshot. Dlatego pół godziny daję. Dostał smuchę! Dostał! Dostał smuchę! Naprawdę z puszki trafiłeś? Tak. Ale to nie możemy zaliczyć, bo to jest napisane. No scope, czyli ze snajperki trzeba. Niestety, Kepciu, przykro mi. No miałem nadzieję, że teraz trafię i będzie, wiesz, fajna scenerka, no ale wygrałeś. Nie ma co mówić. Yes. I to dużo. Ile ja? 7 poziomów wygrałeś? 7. Nie, 3. 2. 6. No i jak widzicie, technicznie punktowo Kepciu wygrał, ale było mega blisko. Myślałem, że dużo gorzej mi pójdzie. Z tego co liczyłem, Kepciu wygrał 600, ja 4, więc powinienem wysłać 600, ale tak jak wam powiedziałem, całego tysiaczka z tego odcinka przelewamy na charytatywny stream. Dzisiaj o 19 i jutro o 19, czyli sobota, niedziela na kanale Twitch Jacoba. Zapraszam was bardzo serdecznie, ja również tam będę, ale teraz już nie przedłużam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa!